Jakub Maciejewski, Telewizja w Polsce, PL program Gorące Pytania. Trudne dzisiaj, wręcz tragiczne. Pytamy o to, czy zmiana płci u dzieci dotarła już do polskich szkół. Co się dzieje u transaktywistów w Polsce. Ale też muszę powiedzieć, że oprócz naszego gościa, który jest już z nami na łączach, Waldemar Krysiak, felietonista tygodnika Solidarność, witam serdecznie. Zapraszaliśmy też różnych lewicowych działaczy, polityków, aktywistów i odmówili nam w specyficzny sposób. Pretekstem była osoba naszego gościa, rzekomo faszystowskiego, ale mamy materiały, które wskazują, że nie jest to prawdziwy powód. Wiceprzewodniczący Młodej Lewicy Piotr Czarniejewski był bowiem pod presją właśnie bardzo młodych osób trans, co widać prezentowanych teraz w materiałach. Młoda Lewica, zamiast się tłumaczyć z pisania brzydkich rzeczy o Balcerowiczu, powiedzcie o tym prawicowym geju, jak sobie wyobrażacie tę ciekawą rozmowę, że nie powinno się z takim człowiekiem rozmawiać, bo on niby kręci bekę z samobójstw transpłciowej młodzieży i szczujący na swoim profilu na kilkunastoletnie dziewczynki. Taka się pojawiła burza po komunikacie, że jest w programie Czarniejewski i Krysiak, i napisano, jeśli ktoś go zna, pana Czarniejewskiego, niech mu napisze, że go powaliło. Oczywiście wulgarniej. No i tak też się stało. Napisano do pana Czarniejewskiego. Dlaczego zamierzacie w ogóle poświęcać czas typiarzowi, który się śmieje z samobójstw transpłciowej młodzieży? Czemu dajecie mu jakąkolwiek przestrzeń do zaistnienia w dialogu? Z faszystami się nie rozmawia. Oceniono naszego gościa Waldemara Krysiaka. I tutaj znowu na Instagramie jednej z dziewczyn transpłciowych. Dlaczego się z nim umawiacie na pogadanki? On jest serio szkodliwą i niebezpieczną postacią dla osób transpłciowych. Proszę państwa, pan Czarniejewski nie był jedyną osobą, która uległa tej kompletnej histerii. Bardzo młodych, na zdjęciach to wyglądają nawet na nieletnie osoby, osoby trans, transpłciowe, twierdzące, że są innej płci niż biologiczna. I bardzo dużo osób wycofało się z programu. Podkreślam, pan Krysiak jest tylko pretekstem, a tu nagle ten szał, te naciski. Waldemarze, faszysto, o co chodzi? Mnie bawi fakt, że osoby lewicowe używają słów, których nie znają. Faszyzm jest konserwatywną, po części konserwatywną, po części rewolucyjną doktryną włoską międzylecia wojennego, z którą nigdy nie miałem nic wspólnego. Jestem zwolennikiem minimalnego państwa. Faszyzm oddaje państwu i osobie duczę, część prawie boską. Ja jestem przeciwieństwem tego politycznie. Uważam, że państwo powinno być minimalne, jest złem koniecznym. No ale Waldemarze, śmiałeś się z samobójstw osób transpłciowych, gejów? Tu bardzo poważne zarzuty wobec siebie padają w tej przestrzeni publicznej, tej tęczowej przestrzeni publicznej. Ja się nawet nie zgodzę, to nie są poważne zarzuty, bo myślę, że większość z nas śmiało się na przykład z dziwnych historii tak zwanych samobójstw Darwina, czy Darwin List, gdzie ludzie umierają w zabawne sposoby. De facto śmierć człowieka nie jest poza osobami wyjątkowo obrzydliwymi, na przykład dyktatorami. Poza tymi przypadkami śmierć człowieka nie jest czymś dobrym, czymś zabawnym i mnie śmierć ludzi nie bawi. No to o co im chodzi? Skąd jest ten zarzut? Bardzo chętnie wyjaśnię. Mnie jak najbardziej bawi to, że lewica używa śmierci, samobójstw, depresji dzieci, nastolatków jako szantażu. Bo zwróćmy na przykład uwagę, co się wydarzyło rok temu, kiedy ja i Bart Staszewski byliśmy gośćmi prezydenta Dudy w Warszawie. Ja z prezydentem Dudą miałem rozmowę na temat tego, co by się dało osiągnąć prawnie dla osób nieheteroseksualnych. Natomiast Staszewski przyszedł do pałacu i rzucił prezydentowi na stół zdjęcia czterech osób, trzy z których były przez lata
osobami ciężko zaburzonymi psychicznie i popełniły samobójstwo, natomiast jedna popełniła samobójstwo ze względu na silny mobbing w szkole. I te cztery śmierci Staszewski nazwał winą prezydenta. To było potem powtarzane przez wiele mediów lewicowych, przez wielu dziennikarzy, aktywistów, że tak długo jak prezydent, rząd nie spełnią wszystkich wymagań lewicowych, środowisk LGBT, tęczowego lobby, tak długo trans dzieci się będą zabijać. Czyli jest to cyniczne wykorzystywanie śmierci małych czy często młodych osób po to, by nas okładać inwektywami i wyzywaniem między innymi od faszystów. Ja tylko powiem, że Bart Staszewski był też zaproszony kiedyś do programu Jeden na Jeden ze mną tu w Polsce.pl. Odmówił, no nagrałem go sam, ujawniając różne informacje na ten temat, to jest też dostępne na YouTubie, zapraszamy państwa, ale proszę zobaczyć, te wymówki pojawiają się wtedy, kiedy my chcemy porozmawiać o ideologii LGBT, o prawdziwych kulisach działania transaktywistów. Wtedy pojawia się jakaś histeria i wyzwiska. Nikt z nami nie stanie do merytorycznego pojedynku na ten temat. I dlatego wywołano też aferę wokół jednego, trudna sprawa, tweeta pani profesor Krystyny Pawłowicz, przytoczmy go bez konkretnych danych. Dyrektor szkoły takiej i takiej w takiej miejscowości doprowadziła do podjęcia przez Radę Pedagogiczną uchwały zobowiązującej nauczycieli, by zwracali się do 10-letniego ucznia chłopca per Agnieszka, jak chcieli rodzice. Dane aktów stanu cywilnego zlekceważono. Drodzy państwo, z tej informacji wynika, że naprawdę małe dziecko pod presją rodziców ma być nazywane w szkole imieniem przeciwnym do płci własnej. Czy więc ta sprawa transaktywistów, o której Waldemar Krysiak często zresztą pisał, już dotarła do szkół? Czy to jest tylnymi drzwiami wprowadzane przez niektóre osoby w społeczeństwie? Postaram się to mój punkt widzenia wyjaśnić jak najszybciej w tych kilku minutach, których mam, bo to jest skomplikowana sprawa. To jest tak, że jak najbardziej to zjawisko dotarło do Polski i opiera się ono na błędnej interpretacji jak najbardziej istniejącego fenomenu. Tak zwana dysforia płciowa, zaburzenie psychiczne, które jest tożsame praktycznie z transseksualizmem, z transpłciowością tak zwaną, jest zjawiskiem, które istnieje. W bardzo młodym wieku, około 5-6 lat, i później w wieku dojrzewania występuje u niektórych dzieci, u małego procenta, ale występuje pewien rodzaj obrzydzenia wobec własnego ciała, nienawiści do swojego własnego ciała. Urodziłem się w nie swoim ciele, tak myślą tego rodzaju osoby. I to jest tak zwana dysforia płciowa. Ona istnieje, natomiast u większości osób ona mija. I mówimy tutaj o 80% tych osób. Większość z nich zaczyna akceptować swoje ciało. Jeżeli chcemy dowodów naukowych, to nie są żadne poglądy moje. To wystarczy wejść na Gender Dysphoria in Children, artykuł po angielsku na Wikipedii, który cytuje badania z 2013 i z 2015 roku, które udowadniają, że większość dzieci rozwija się później normalnie. Natomiast transaktywiści, jak wszyscy nieszczęśliwi ludzie prawdopodobnie, kochają towarzystwo. Tylko że nie mogą się rozmnażać z reguły, bo tranzycja jest rodzajem chemicznej kastracji. Tranzycja to jest ten proces zmiany, dopasowania płci, jak oni to mówią. I jak najbardziej w ich interesie, jako grupy nacisku, leży zwiększanie się liczby osób w społeczeństwie, które są dysforyczne, które są transseksualne. Jeżeli spojrzymy na badania, to homoseksualnych osób jest w społeczeństwie około 2%. To są stabilne liczby, one są takie same, czy w Polsce, czy w Niemczech, czy teraz, czy 100 lat temu. Natomiast jeżeli chodzi o dzieci, które cierpią na zaburzenia identyfikacji płciowej, to te liczby zwiększają się z roku na rok. W samej tylko klinice w Leeds, niedaleko Londynu, w 2017 roku, jeżeli spojrzymy na protesty, które się tam odbyły, liczba dzieci od
5 do 16 roku życia, które zaczęły identyfikować się jako transseksualne, transpłciowe, wzrosła z 90 kilku w ciągu 10 lat do ponad 2000 w ciągu jednego roku. I tu mówimy o, to jest wzrost ogromny. Także jak najbardziej... Waldku, ja tu postawię przecinek, ale proszę zobaczyć, ta wypowiedź, liczne dane. Dlaczego lewicowi aktywiści boją się podjąć rozmowę w takiej konwencji? Znaczy, my domyślamy się dlaczego. Terror osób trans im być może boją się sprostać właśnie faktom. Ale Waldemarze, powiedzmy jeszcze o tragedii zmianie płci i pokażmy taki bardzo głośny, bardzo tragiczny przypadek z Belgii. Pokażmy państwo zdjęcie. Natana Verhelsta urodził się jako dziewczynka, jako Nancy. I właśnie poprzez procesy zmiany płci sam pokazywał swoje ciało, stał się, jak twierdzili jego lekarze, mężczyzną. Ale w wieku 40 paru lat, właśnie w 2013 roku, zwrócił się do służby zdrowia o śmierć, o eutanazję. Powiedział wtedy, że nie chce żyć jako potwór. Waldemarze, czy mógłbyś nam pomóc rozwiać tę utopię, ten mit, jak to wspaniale jest zmieniać płeć, bo mężczyzna staje się kobietą, kobieta mężczyzną i ciało jest już tak super działające w myśl przeciwnej płci biologicznej? To jest tak. W jednym z tych pierwszych screenów, które pokazaliśmy, ktoś zarzucał mi, że ja uważam, że osoby transseksualne nie powinny mieć prawa żyć. Każdy ma prawo żyć od poczęcia do naturalnej śmierci. Coś, w co lewica w sumie sama nie wierzy. No ale każdy ma prawo żyć i osoby dorosłe, transseksualne, mają prawo ze swoim ciałem robić, co tylko chcą. Każdy dorosły człowiek, moim zdaniem, ma takie prawo. Natomiast w sytuacji, kiedy u dzieci zaczynamy tak zwaną terapię, tranzycję, najpierw socjalną, później chemiczną, to kończy się to takimi przypadkami, jak przypadek tej nieszczęśliwej kobiety, która postanowiła umrzeć. Tak jak 40%, około 40% osób transseksualnych przynajmniej próbuje raz w życiu się zabić, bo nie są w stanie znieść swojej własnej sytuacji. I jeżeli spojrzymy na to, czym jest tranzycja, to są to eksperymenty frankensteinowskie, jak u doktora Frankensteina, gdzie z kawałka wyciętej skóry na łudzie w procesie faloplastyki tworzona jest replika penisa, która jest pompowana sztucznie, z zewnątrz, przez pompkę. W procesie waginoplastyki wycinana jest w ciele mężczyzny rana, nigdy nie gojąca się rana, która musi regularnie być rozpychana przez zewnętrzne narzędzia po to, żeby tak zwana trans kobieta mogła dalej żyć w tym konstrukcie kłamstwa, którym jest transseksualizm. Czy osoby dorosłe mogą podejmować takie decyzje? Tak, zgadzam się kompletnie. Natomiast czy dzieci powinny być popychane w tym kierunku? Nie, absolutnie nie. Trudno mi to skomentować, to są wstrząsające kulisy, bo właśnie już dzieciom przedstawia się to jako wspaniały świat, nowy wspaniały świat, gdzie można zmienić ciało, a tak naprawdę jest to niegojąca się rana z jednej strony, albo sztuczne prącie pompowane ręcznie pompką. Proszę państwa, trzeba też powiedzieć jedną rzecz i Waldku, na koniec, otrzymujesz też groźby, oni cię szczerze nienawidzą. Czy jesteś tam bezpieczny tak naprawdę, bo zagrażasz też poważnemu przemysłowi temu farmaceutycznemu, który bawi się w zmienianie płci u ludzi? Ja się o swoje bezpieczeństwo nie boję, raczej dlatego, bo nie jestem osobą wyjątkowo strachliwą. Ja się o wiele bardziej martwię o to, że rozwijamy się jako społeczeństwo w kierunku takim, że ludzie o różnych poglądach ze sobą kompletnie nie rozmawiają. Ja jestem pewien, że wiceprzewodniczący Młodej Lewicy, który dzisiaj stchórzył przed naszą rozmową, ma inne poglądy niż ja. Natomiast ja jestem w stanie z nim porozmawiać. To, że on nie jest w stanie porozmawiać ze mną, świadczy raczej o tym, że
On nie ma nic do powiedzenia, poza szumnymi hasłami o tolerancji, o miłości, za którymi nie kryje się nic. I tu muszę postawić kropkę. Widzimy to, proszę państwa, ale wspierajcie prawicowe media, bo oni po prostu z wyzwiskami nas zmarginalizują, nie chcą, by taka prawda przebijała się właśnie do państwa. Waldemarowi Kresiakowi, blogerowi Gej Przeciwko Światu, serdecznie dziękuję za udział w programie. Trzymaj się tam, Waldku, nie daj się i my też się nie damy, a państwo zostańcie z nami. Za chwilę następny program Gorące Pytania.